Aleksander Borusz. Mam dla Państwa news. Wukowie ludzie widzieli fokę nad zalewą. Zjadła 3 ludzi, nadal ją szukają. Dzień dobry, nazywam się Alicja Rokicka. Witamy w programie Minęła 10. Nowe wiadomości na dziś. U gminy znaleziono kość dinozaura. Do zdarzenia doszło o godzinie 15 w dniu 20 lipca 2023 roku. Kość będzie jak najszybciej przebadana. Widzimy się jutro. Dzień dobry, nazywam się Hanna Żądelek. Wiadomości. W Gdyni foka z nauką wyleciała w kosmos. W moru religijną przez plastik. A w kosmosie foka się boi. Do jutra. Dzień dobry, nazywam się Michał Gajda. Czas na newsa. W Łukowie widziano 15 ludzików z Roblox. Biły ludzi i je zabijały. Było strasznie. Data 1 stycznia 2555. Dzień dobry, witam w TVN24. Tutaj Julian Bolesto. Czas na wiadomości. W Łukowie widziano fokę, która latała na delfinie. Podobno wyleciała w kosmos. Wydarzyło się to 12 czerwca 2065 roku. Dziękujemy, do widzenia. Dzień dobry, mam na imię Lena Fotek i zapraszam Was na dzisiejsze informacje. Uwaga, dzisiaj w warszawskim zoo ucięli gorzy. Teraz się wspina na Pałac Kultury. Policja próbuje go złapać, ale jest też szybki. Proszę poinformować numer 936-996-969, jakby się coś stało. Dzień dobry, jestem Tosia, zapraszam na informacje. Czy to prawda, czy koty są naprawdę na świecie i przez piecie? Mają słodkie bąsy, są puchate, słodkie, no i nie są takie zaśmienione czasem. Dzień dobry, mam na imię Nikola. Media nazywa. Dzisiaj na Brobarnej 1 zdarzył się auto terenowe z krosem. Dzień dobry, nazywam się Marta. Dzisiaj za uciekł. Dzień dobry, nazywam się Ula. Uwaga, uciekł zolew i chodzi po mieście lew i z panterą. Do widzenia. Dzień dobry, nazywam się Kuzia. Jej zoo uciekła żyrafa. Wszyscy jej szukali jej całą noc i dzień. W końcu się znalazła i powróciła do zoo. Do widzenia. Dzień dobry, mam na imię Ignacy Nurzyński. Pożar w Gdańsku. W szpitalu zginęło 100 osób. Ktoś podpalił pożar. Inni lekarze walczą o życie ludzi. Dzień dobry, Weronika tu. Już w Łukowie. Na ulicy Krótej autobus przejechał 2 nastolatków. Na miejscu zjawiły się służby. Poszkodowani trafili do szpitala. Kierowca autobusa został poszkodowany na 4 lata więzienia. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, jestem na tego dnia. Dziś się zdarzyły jeden tir i auto. To się stało w Krakowie. Kierowcy są w stanie krytycznym. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, mam na imię Basia Głogowska. Dzisiaj na plaży się z wody wynurzyła się foka. Turyści pomogli jej wrócić do wody. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, z tej strony Szymon Okliński. Lewandowski przyszedł do klubu Chelsea, a to Barca kupiła Neymara. Dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia. Do widzenia. Dzień dobry, z tej strony Szymon Lędzią. Zapraszam na fakty. W mieście Dąb zderzyły się 3 samochody na ulicy Karnawał. Poszkodowani są w ciężkim stanie. Lekarz walczy o ich życie.
Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Szymon Lędon. Do widzenia. Dzień dobry, nazywam się Anika. Zapraszam do mojego programu. Dzisiaj na ulicy samochód przejechał na czerwoną świetlicę, to oko, ulica do Wielkiny. Dzień dobry, witam w programie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o zdarzeniu. W Łukowskim Ośrodku Kultury był ostatnio wernisaż. Wernisaż był na sali na górze. Prowadziła to pani Anna Karolkiewicz z panem Adamem Małkiem. Rodzice z dziećmi oglądali wszystkie prace zrobione przez grupę. Prace były przepiękne. Dziękuję za obejrzenie. Do widzenia. Z tej strony Mazurkiewicz Ewa. Dzień dobry, nazywam się Natalka Zanieli. Wczoraj rakieta wystartowała w kosmos na Marsa. Jeden astronauta wypadł z rakiety i złamał sobie nogę. Drugi astronauta wziął ze sobą jedzenie. Jedzenie dostało się do silników i rakieta spadła na Ziemię. Dziękuję za obejrzenie. Do widzenia. Dobrze, z tej strony Kucharska Alicja. Ostatnio w Sielce był skok na bank. Zastrzelone zostały 3 osoby. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.